Ola Rybacka z Mistrzostw Europy Juniorów w Karate Shin Kyokushin wróciła ze złotym krążkiem na szyi i tytułem Mistrzyni Kontynentu. Zadowolenia z wyniku nie kryje jej trener Marek Krejpcio i sama zawodniczka. Ostatnie 6 tygodni przed zawodami były wyczerpujące, ale było warto, uważa Ola. Nasze przygotowania trwały 6 tygodni, w tym 3 poranne biegania w tygodniu i 6 treningów wieczorami. Intensywny trening przyniósł efekty nie tylko fizyczne. Jechałam pewna, że powinno być dobrze. W głębi duszy liczyłam na medal, że jednak z czymś wrócę. Nie byłam zupełnie przygotowana, że to będzie pierwsze miejsce. Podczas zawodów Ola wygrała 3 pojedynki. Trener Narodowej Kadry Juniorów Marek Krejpcio jest zadowolony z występu podopiecznej. Pierwsza była z Litwinką, druga była z Bułgarką, trzecia z Chorwatką. Trochę szczęścia Ola miała też na początku, bo dostała wolny los w pierwszej rundzie. No i potem 3 walki musiała stoczyć, żeby wygrać, zająć to pierwsze miejsce. Każda walka była ciekawa i bardzo dobrze wykonana przez Olkę. Walka finałowa była to zawodniczka bardzo niewygodna. Jest to zawodniczka było widać, że nastawiona jest na technikę kopania na głowę, czyli bardzo mocno rozciągnięta, kopie wysoko i dynamicznie i szybko, ale przez to też była też chaotyczna strasznie. Strasznie, powiem tak brzydko, rzucała się, nie można było ją uspokoić. W poprzednich walkach właśnie dzięki temu swojemu stroju wygrywała. Czyli kopała w głowę zawodniczki wtedy, kiedy inne myślały, że już prawdopodobnie nie dostaną tego kopnięcia. Widząc ich wcześniej walki, nastawiliśmy Olkę na to, żeby bardzo krótko z nią walczyła w krótkim dystansie. Olka ją bardzo ładnie skróciła, czyli zabrała jej możliwości, czyli taktyka powiodła się idealnie. Olka pokazała swoją wyższość, a najważniejsze to jest to, że sędziowie też to dostrzegli, dlatego że wskazali 3-2, faktycznie tylko 3-2, ale po pierwszej rundzie. W finale przeważnie są dogrywki jeszcze i tak dalej, bo jednak są zawodniczki już wyrównane, które przeszły przez wcześniejsze walki. A tym razem po pierwszej rundzie sędziom wystarczyło na to, wystarczyła ta walka, popatrzenie na tą walkę, żeby dojść do wniosku, że jednak Olka jest lepszą zawodniczką i wskazali na nią. Druga kadrowiczka, również subalczanka, Ola Mozerys, tym razem o włos minęła się z podium i medalem. Olka Mozerys trafiła na zawodniczki, jak można być inne i bardziej niepasujące. No i udało się Bułgarce trafić Olkę Mozerys. Tam wyliczyli sędziowie kopnięcie na głowę i tym właśnie nie weszło do czwórki. A tak bardzo blisko byliśmy od 2 medali właśnie w Kumite. Ola Mozerys startowała również w kata. Tutaj również nie miała szczęścia. I tam dosłownie tak samo o włos medal straciła, bo zajęła 2 razy miejsce 8 i właśnie w tym Kumite po przegranej tej walce z Bułgarką. Notabene ta Bułgarka potem przegrała z naszą Olką Rybacką, bo trafiła do czwórki właśnie. Czyli można powiedzieć, że została brzydko powiem skarcona, tak, przez naszą drugą zawodniczkę. Akurat tak się złożyło. A Olka Mozerys z kata wystąpiła też uważam bardzo dobrze. Pierwsza runda wygrana jednogłośnie. W drugiej rundzie trafiła na Dunkę. No ja patrząc z boku, obserwując kata, widziałem, że Dunka robi kata o wiele brzydziej, gorzej. Ja bym wskazał jednogłośnie na Olkę. Okazuje się, że po werdykcie sędziowskim wskazanie 3-2. Tego werdyktu do tej pory nie rozumiem. Mimo niekorzystnego dla Aleksandry Mozerys werdyktu sędziów, Marek Krejpcio z zawodów wrócił usatysfakcjonowany. Mogę powiedzieć, że jestem zadowolony podwójnie jako trener Suwałki, trener właśnie kadry narodowej, bo pełniłem też funkcję trenera kadry narodowej juniorów na tych zawodach. Dlatego, że w tym roku na Mistrzostwach Europy juniorów i seniorów zajęliśmy 16 medali, w tamtym roku mieliśmy ich 13, czyli progres jest, czyli powód do dumy też jest i do radości. Aczkolwiek obserwując całe zawody i widząc ile medali straciliśmy tak naprawdę o włos, to niestety tego zadowolenia do końca nie ma, ponieważ dosłownie no minimum 3 medale, które ja oceniłem, że dosłownie zostały nam prawie z decyzjami sędziowskimi odebrane. Uważam, że powinny być decyzje sędziowskie w tym momencie inne, to przynajmniej 3 medale. I podejrzewam, że na innych matach może też nie widziałem jeszcze wszystkiego, bo było nas tam 3 trenerów i każdy zajmował się jakby jedną matą, a było 3 maty. I właśnie myślę, żeby nie te błędy sędziowskie, to byłby już tak, by była pełna radość. Ale niestety tym razem, że powiem, ściany Polsce nie sprzyjały we Wrocławiu. Marek Krejpcio już myśli o kolejnych mistrzostwach kontynentu. Nie kryje nadziei, że liczy na jeszcze większe osiągnięcia polskich i suwalskich zawodników na przyszłoroczne mistrzostwach, które odbędą się na Węgrzech.